Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w ekipowym graniu w PlayerUnknown Battlegrounds, zawsze w soboty i w niedzielę, na razie trzymam się tego terminu, nagrania solowo we wtorek i w czwartek, te drugie są takie bardziej skillowe, te pierwsze są raczej do rozmów, ale w najbliższym czasie myślę, że było nie najgorzej. Po pierwsze, nie zagrałem tym razem z moją stałą ekipą, nie dlatego, że się nie lubimy, ale akurat tak się złożyło, że po targach E3 jakoś ciężko było nam się zebrać, więc któregoś razu wpadłem na stream do Mateusza i do HS-a i przyłączyłem się do nich, do rozgrywki, potem dołączył do nas Nexus i mam z tego bodajże 3 całkiem przyjemne nagrania. Dzisiaj zaczniemy na spokojnie. Zapraszam was bardzo serdecznie. Rzućcie okiem. Może na rozchok. Widzę, że tam jest więcej chętnych. Może nawet do rozchoku dolecimy. Tak patrzę, że to w zasadzie nie jest jakiś strasznie ciężki dystans. Pytasz, tak to ta gra. No ja polecę na Wenecję teraz prosto. Ja też lecę, bo do rozchoku nie dolecę. Też już lecę, bo inaczej nie dolecę. Tak dużo ludzi tutaj, warto by było na dachu wylądować, bo... Tutaj jest dużo ludzi? Nikogo nie widzę. Tak, tak. No tak, leci tak, czwórka. Znaczy, nie wiem czy czwórka, ale leci jakaś grupa. Tam wylądowali na tych nienawodnionych terenach. Ojej, dostałem damage. Na razie parter zwiedziłem nic. A na jakim kierunku wylądowali? W kierunku S. Tam gdzie są te domy, tylko że nie zanurzone, a na lądzie suchym. Okay. Co się stało? Mam plecak i mam broń, ale nie mam opancerzenia żadnego. Kto strzela? Ja, kolesie tutaj. Nie ja. Dostał raz i się schował w domku. W restauracji? To jest restauracja? Nie, w domku się schował. A, nie wiem, czemu zrozumiałem w restauracji. Głodny jesteś może. No, czekam na obiadek. O, widzę drugiego. Jest w domku. Kurde. Ja zaznaczę może. Żółtym markerem dałem, gdzie jest koleś w domku, na piętrze był przed chwilą. Okej. Okay. I jest tam dalej, z tego co widzę. Mimignął w okienkach teraz. Ty do niego strzelasz? Dostał parę razy. Tak, 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 ja do niego strzelam. Dostał parę razy, ale niestety przeżył. Tu są jakieś kamizelki na dachu, ja jestem. Kamizelkę nawet mam. Dobra, jednego powaliłem tutaj. Zabiłem nawet. Dobra, ja nie mogę na razie do was. Mati, powiedz mi, ten do którego ty strzelałeś był na jasno ubrany? Chyba... nie wiem, chyba tak, ale nie jestem pewien. Dobra, to... to... opierdzielam się tam. Jest, czy tu można jakieś zejść? Zastanawiam. A. Miałeś jakieś zejście, czy zeskoczyłeś z dachu? Zeskoczyłem z dachu. Nie masz. Ja zeskoczyłem. Miałem typa w oknie tutaj, ale się schował. Ładownica tylko. Liczyłem na coś powiększonego. Uzi. I
Jesteśmy w strefie, prawda? Dobrze patrzę? Tak. Tak, tak. I to tak bardzo w środku. Tam, gdzie granat dymny jest typ teraz. Bym widział granat dymny, to bym nawet powiedział dzięki za info. No SE, S. SE ode mnie. Mhm. Holy shit! Nie trafiłeś w okno? Nie, to on mi rzucił. Skąd? A skąd on rzuca? Nie wiem, a z zapłotu jakoś czy coś? Próbuję go tu namierzyć, ale... Go próbuję dostrzec. Widzisz go? Zabiłem gościa. A gdzie wszedł go? Mi na dach. Na dach. Aha. Mi wszedł, wiesz? Padł na kolana, czy nie? Nie, zabiłem go do końca. Ale padł najpierw na kolana. Najpierw padł na kolana, tak. Znaczy, że jest ktoś jeszcze od nich. Trochę mi kamizelkę rozwalił. Ciebie prawie rozwalił, bo to widziałem, mieć duże 2 HP. Wszystko było pod kontrolą, stary. Kto jest? Koło mnie jest ty. Idę. Podszedłem do wody, kurde, jak zacząłeś strzelać. Koło ciebie na dole, na górze, w budynku. A, widzę go. Na trawie. Widzę go. Dobra, to ja idę do was. Szlak. Dobra, zginął, to było ostatnie. Dobra. Trzech ich było? Znaczy, no nie wiem, w każdym razie padł już bez tego na kolana, więc... Dobra. Powiedziałbym energetyka, żeby się doleczyć i... Jestem gotów do jakiejś akcji, ja też nie mam za bardzo sprzętu. Mam tylko AK i tak amunicji na... No niewiele, tak czy inaczej. Tu jeszcze można pogrzebać po tych domach. No chyba jest coś czas, nie? Powinno być. No, jesteśmy w strefie, na lajcie. Okej. Pierwszy raz tu jestem w ogóle. Śmieszne, że te domy nie są zaznaczone na mapie w ogóle. Budynki. Te, które są pod wodą, są nieoznaczone. A, no faktycznie. Tłuściowy. Chyba w miarę spokojnie. Ja przepraszam. Omsknęło ci się? No byłam tak, że jak walnę myszką w klawiaturę, to mi się naciska lewy przycisk myszy zawsze. Aha, rozumiem. Walnę myszką w klawiaturę? Aha. Okay. Pewnie zahacza z lewej strony. Więc jak się obracam, to muszę nią ciepać przez całe biurko, nie? Szczoiłem. Zdarza się takie. Przeszkaję za gdzieś takie. Właściwie to nie. Tylko jeszcze nie miałem czasu się wyleczyć po prostu. A lutowałeś tego koleżkę, co żeście go zabili? No tak. Tam daleko, to ja lutowałem. Okej. Ja nikogo nie lutowałem, jak coś. Ja coś tak lutowałem, ale na szybko, więc nie jestem pewny, czy czegoś nie zostawiłem. O, ja tu idę już niestety śladem chyba kogoś z was, bo przelutowane wszystko po drodze widzę. No, to ciężko będzie sprawdzić te budynki. Okej. Nowice już mamy. Tam gwiezdny.
Nic. Macie jakąś optykę sensowną? Holo mam tylko. To ja nawet nie mam holo. Niestety nie mam nic. Nawet karabinu nie mam w sumie. Idziemy do tych drugich domków po drugiej stronie drogi? No można, bo ja jestem za, bo tutaj faktycznie już pusto. Mamy łaza w ogóle. No dobra, to co? Dajcie. Czekaj. Ja tam poleciałem już. Zostawiłem żółty znacznik na środku strefy, to tak właściwie warto mieć ten kierunek pod uwagą. Mhm. No ale dobrze, to już idę do ciebie, HS. To raczej nic nie ma. Mało ludzi coś tutaj. Oj, muszę powiedzieć. No daleko skoczyliśmy od to. Hełm poziomu trzeciego jest, na przykład. No to ładnie. Kurde, znalazł. Hełm, spoko. Ja mam dwójeczkę hełm i na razie nie naruszony jest. Okej. Bierzemy auto czy biegniemy? Bo tak myślę sobie, że właśnie auto to tylko hałasu narobisz, a i tak jesteśmy blisko strefy, więc... Znaczy no bezpiecznie jest biegać. Jesteśmy nawet w sumie w strefie. No bardzo jesteśmy w strefie aż... Samochód jedzie po drodze? Dacia jakaś? Ale się nie zatrzymuje chyba. Zatrzymała się. Tak? Tak. Sam koło ułaza, teraz za drzewem. Jestem na ich plecach, dosłownie. No, wychodzę na dach. Będę zaraz wychodzę. Mati, masz ich plecy jakby, co? Koleś jest jeden za taką dużą dziurówką tutaj. Tak. Jeden powalony. Trochę sytuacja. Potrącił cię? Nie, musiałem obejść, żeby mnie nie potrącił i drugi. Gdzie jest ten powalony? Zabity, nie powalony. Dobra, ja zabiłem drugiego. Tak gdzieś. Zabiłem go. Tutaj koło drzewa. Nie wiem, kto koło mnie jest, ale jest za tym drzewem. Pięknie. Dobra, leży. Dobra, leży. Wszyscy zabici. Superansik. Nice. No jednak wektor na odległość 100 metrów się nie sprawdza. No, raczej nie. Na czym Rok streamuje? A Rok, ty streamujesz? Nie. Ale Amo zużyłem, już miałem na Uzi przełączyć. Przy ciężarówce lutujesz, HS, widzę, się nie nudzisz. Nie. My to wie, Sęp, jak widzimy lód, to pierwsze co robimy, to do niego biegniemy. Później można się wyleczyć. Bierzemy sobie Skara tutaj. Ładny płaszcz zostawił facet. O sobie, jego kamizelka jest w gorszym stanie niż moja. Okej. To jest M16, jakby ktoś chciał. Ja bym chciał amunicję z tego M16. No właśnie, amunicja by się przydała, to prawda. Podzielmy się. No mogę dać, ale było jej aż 10, więc... A, to... To się podzielimy. To mogę umpa dać z amunicją, bo mam wektora i SKS-a. W każdym razie wyrzuciłem tam ammo koło tego gościa tutaj. Dobra. A proponuję iść na tą górkę tutaj, co jest obok nas. Okay. Albo w ogóle udać się do środka okręgu. Okej. Z buta czy z auta? Nie, widzisz, koleś z auta przyjechali i żeśmy ich rozwalili, to nie jest ten... Teraz jak mamy dobrą sytuację... Ja w ogóle się dziwię, że oni wyskoczyli, zobaczyli jednego... Mnie totalnie rozbraja to, że ja w ogóle nie jestem za tym, żeby ludzi zabijać, tylko żeby bezpiecznie przetrwać do końca. I zaskakują mnie ludzie, którzy, wiesz, zobaczą przeciwnika i o, idziemy, dawaj, o kurde, ale będzie zabawa, ja cię... Będziesz zdziwiony grając z nami, stary.
Znaczy, nie. Będziesz mocno zszokowany cały czas. Ja lubię zupełnie inaczej. Mi się zdarza przetrwać w grze bez zabijania, jak trzech typów zostaje na przykład bardzo często. Tylko, że nie ma co za bardzo tego na YouTubie pokazywać, no bo wiesz. No tak. Znaczy wiesz, niektórzy grają po wygraną, inni grają po zabijanie, nie? Prawda. Kajus, coś celujesz, czy tak patrzysz, co? Patrzę. Jaką ty masz optykę na tym? 8. O kurde stary, no to jest dobra rzecz i nawet żeś się nie pochwalił? No nic nie mówiłem, bo to ukradzione z trupa tego, co ty zabiłeś. O kurde, no. Ej, to co, biegniemy gdzieś na szkołę, czy do Pochinek? Ja bym nie biegał w ogóle. Bym się raczej gdzieś, że tak powiem, umiejscowił. Ale w złą stronę idziemy, musimy, jeżeli mamy gdzieś iść, to na ten żółty punkt bardziej, bo tam jest środek strefy. Tylko tu są, no. Nie ma budynków, a tu kurde, tu jesteśmy widoczni z daleka jak cholera. Chodźmy na tę górkę przed nami po prostu, tam między drzewa się schować. No dobra. Wiesz, kurde, już widzę, wiesz, widzę, ktoś wam plerki robi, cholera. Po lewej na wzgórzu jest człowiek. Chodź z tą 8 przy hangarze. Hangarze po lewej? Na wzgórzu tak, dwóch. No tam jest taki hangar na samej górze, przy tych czerwonych budynkach. Na N, równiutko na N. Mierzą do nas teraz. Aha, tam, po lewej. Okay. No to fajna sytuacja, bo oni będą musieli iść w naszą stronę. Jak się strefa zamknie. No tak, strzeliłem profilaktycznie, niepotrzebnie zupełnie, ale... Zobaczymy. Jak są te trzy budynki, to jeden typ jest za środkowym. Albo wy środkowym już. Okej. No wy macie lepszą optykę, to wy sobie strzelecie z tym SKS-em. Ja mam 4 tylko. No ja mam 2, co najwyżej. A tu jest dobrze pod tą górką, bo można fajnie sobie lukać. Nie, oni się wycofają, to ja niepotrzebnie ich ostrzegłem w sumie, ale tak. Tutaj ten środkowy, tak przede mną, tak patrzę? Czekaj. Masz na nim marka zielonego. Okay. Znaczy tam typ za ten budynek na pewno wbiegnie, widziałem, żeby wybiegał, więc jest albo za, albo wy. Strzelają. Jest na parterze lewe okno od... Znaczy drugie okno od lewej. Teraz już go nie ma. Znaczy dalej żyje, nie? By jest prawe okno teraz. Pierwszy od prawej był. No, który budynek? Przechodzi w lewo. Środkowy przechodzi w lewo, tak. Na górze jest. Na piętrze. No nie ma bata, ja go stąd nie zobaczę raczej. Ja muszę sobie jakieś ammo zorganizować, bo u mnie naprawdę krucho. Drugi za budynkiem. To będę was obserwował, jakby tacy krwiożerczy jesteście. Zaraz wam też pleców nie zrobił. Poszedł w prawo jeden, za budynek w prawo. Coś Mati daleko, jak ktoś ci wejdzie po lewej, to nie będziecie jak ratować w ogóle. Tamten jest na piętrze. A, bo wy się w ogóle przenieśliście. No, wiesz, ja tam dostaję wytyczne i idę, nie? Hejs mówił górka, no to jestem górka. Biegał po piętrze typek, biegał. Środek strefy się przesunął, jest... na otwartym terenie i to się raczej nie zmieni. Robicie nieźle hałasu, chłopaki. Jeden powalony w środku w tym budynku. Dostał głowę. Na parterze. W którym budynku? Środkowym? Środkowym, tak. W tym drugim okienku od lewej. Mhm. Strzelają do mnie. Teraz z prawego domku do mnie strzelają. Obaj no, budynek po prawej jest gościu przy ścianie budynku, był nie wchodzi do środka. 2 dropy lecą za nami. Zaraz. No, ale daleko. No, za daleko. A nie wiem, czy poza strefą nie są. Oni, ci kolesie są poza strefą, więc będą musieli do nas iść. Jak chcecie zostać. Na nich zapolować, to mamy dobrą pozycję. Ciekawe, że nikt was nie próbuje wyczaić na tych wzgórzach. Ja widzę wasze plecy, więc w miarę jesteście bezpieczni, ale... Koniec. Muszę oszczędzać. Tam między budynkami biega. Wow! Mati! KS, musisz pomóc Matiemu.
Ale serius? No kuźwa, chłopaki. Dobra, Rocky, chodź, podnoś nas. Tylko cofnijcie się do tyłu, ja bo jak to jest, kurde. Obawiam się, że to... Dobrze, dobrze. Ja weź się odsuń od niego, bo nie będę mógł kliknąć. Uj, co się stało? Się do mnie przysuwa. Pati, co się zgrane? No, skończyło mi się życie i umarłem, no co się stało. Tak naprawdę. Szybko? No. Wydawało mi się, że masz jeszcze jedną czwartą, co najmniej. Bardzo szybko mi HP schodziło. Nie wiem, jak to działa dokładnie. Może dostałeś w baniek, a nie strzelali do was z tyłu? Nie, nie, to ten typ strzelił z kara w łeb mi, prosto. O kurde. Niepotrzebnie, żeśmy się strzelali tam na tej górce. Nie mam ammo na takie zabawy. Koleś podchodzi, po twojej lewej. Leży na tym, na razie leży, możesz iść do mnie bezpiecznie. Tak, ale nie górą, podchodzi koleś, nad tobą jest. Nade mną, tak? Drugi jest przed tobą. Tak, wiem. Uważaj, HS granat poleciał. O kurde, no dał radę. Ach, jeszcze inny był w innym miejscu zupełnie. A, ty dostałeś w ogóle ze snajperki w głowę. No, no. Skara. Chłopaki zdecydowanie mają większą skłonność do zabijania niż ja. Będziemy musieli tutaj, jakby jeszcze musimy się dotrzeć w tej kwestii. Ja wolałbym zająć trochę lepsze stanowisko, przemieścić się i pozostać bezpiecznym przez jakiś czas. Pozwolić się wyeliminować tym wszystkim, którzy lubią do siebie strzelać. No ale nie poszło, nie poszło, ale uważam, że gra była bardzo, bardzo przyjemna. Teraz krótkie spotkanie z Nexosem. Rzućcie okiem. Myślę, że ciekawy początek, taka wskazówka co do tego, gdzie warto startować w grze. To jest interesujące, dla mnie była pewna nowość. A potem zobaczycie, jak to się potoczy. Zapraszam. Fajne miejsce. Mało osób tu w miarę leci, wiesz? Dobra. Widzisz, się nikt nie leci do nas. I mamy całe parę domków. I samochodzik się jakiś znajdzie. Dobra, pasuje mi to rozwiązanie bardzo. Ja wiem, jak ty grasz, kurczę, że taki spokojny człowiek jesteś, więc... Kurde, ale to powiem ci, na tą bazę zazwyczaj lecą, bo Jezu, trochę jest tam osób. Nie damy radę. No nie tak dużo, ludzie się bali chyba. Tylko auto będziemy musieli raczej znaleźć, bo szansa, że tu się zamknie strefa, to... Zawsze coś jest, wiesz, dookoła. Halo, halo, miejsc. Dzień dobry. Hej, panie Łosiek, kurde, spóźniłeś się, no. Żeśmy zaczęli dopiero. Szukacie do Bridge'a potem? Czy nie? Do Bridge'a, trójki? Chyba możemy, ja nie wiem, jak tam Nexus. Ja tam sobie pogrywam, kurczę, słuchaj, no. Na odstresowanie trochę stresu, wiesz. No, ale to co, jak skończycie, to ten, walczy, czy tłuczecie dułosy? Bo jak tłuczecie dułosy... Nie, co ty, to w ogóle nie ma to ten... Nie ma to tamto. Nie? Kurde. No dobra, dobra. To jak coś, to ja słuchajcie sobie odpalę rozchodniaczka. Znaczy single rozchodniaczka i tylko, czekam na fight jeden, wrócił, jak coś wiesz, na was. Byś nie wrócił, nie, no jak ja cowboy liczę, stary, tak chodzący, nie? To życzę wam powodzenia i czekam wtedy na fight jeden, jak coś. Jasne. Dobra. Jakiś Nexus mi wlazł do budynku, sobie lutowałem spokojnie. Tyle stary budynków, to mnie musiał wejść, no. Mój blok, okej. No dobra, znalazłem tylko kosę. Znaczy jakąś pompkę. No, słaby lucik. Zazwyczaj to SKS-y leżą, jakieś inne fajne rzeczy. No to jesteśmy, wiesz, jeżeli chodzi o obszar, to na pewno musimy znaleźć auto, żeby w ogóle myśleć, żeby tam dobiec. O mój Boże. No liczyłem na co innego, no cóż. Mm-hmm. Mam nadzieję, Rocky, że lubisz biegać. Ja lubię, lubię. To zawsze, to sprawia, że kurde, atmosfera jest zacięta mocno. Widzisz, taki Bambi? Z każdej strony możesz oberwać, więc wiesz. Trzymasz się w napięciu, chociaż dostałem kolimator czwóreczkę, więc o tyle fajnie. Teraz dajcie mi jakąś broń. Nie mam akacza. Ojej, no to ci mogę tam podrzucić tą, bo ja... Tylko plecaka nie mam żadnego i już właściwie jestem na granicy udźwigu. No dobra, to tutaj jest, słuchaj, plecaczek, wiesz, i jest powiększony magazynek w tym budynku, w którym ja jestem. Dobra, no to ja tam zaraz sobie podejdę. Umpa znalazłem, no dobrze. UMP jest super.
No, jakoś tak nie przepadam, chociaż... Kurde, UMP możesz w biegu strzelać i precyzji nie tracisz w ogóle. Ja ci, wiesz co, obok tego plecaka zostawiam jeszcze czwóreczkę, wiesz, żebyś tutaj sobie... No, kurde. Dzięki wielkie. No masz, no masz. Jeden problem AK jest taki, że żaden dodatek do tego nie pasuje. No, też mi się nie podoba ani front grip, ani nic. To te tłumiki wylotowe jakieś. Mhm. Ładownica. Front grip. No, coś zaraz, kurde, będę miał całego umpa zrobionego. Dobra, ja bym proponował, słuchaj, wiesz co, samochody też są gdzieś, to bym jeszcze zahaczył i później drogą na północ, tam coś musi być po prostu, no. Dobra. Bo jak nie, to mamy po prostu ciekawą gierkę, powiem ci. No, mi się zdarzały takie pościgi. Raz właśnie przy Gorgopolu wylądowałem, a strefa się zamykała w militarnej bazie, tutaj, gdzie jesteśmy, nie? O Boże. Więc, ale to było fajne, to jest ciekawe, jak tak biegasz, bo tak jak wylądujesz w środku strefy, to jest taki moment, że zastanawiasz się, czy szukać nowego sprzętu, czy ukrywać się. No. Tak to przynajmniej masz jakiś cel, dążysz do czegoś w życiu. Tak. Nie, ale ten, to też miałem takie, tak, że całą grę w strefie, znaczy poza strefą spędzałem, wiesz, kurde, po dupie mnie, kurde, ta elektryczność szczypie. Na szczęście miałem pełno tych... Ja miałem jedną właśnie miałem taką grę, którą nazwałem triatlon, bo tam, wiesz, jechałem samochodem, biegłem i wpław. I to, wiesz, przez całe 30 minut i dopiero na końcu spotkałem ludzi. Nie, bez kitu. Dużo mam takich gier, że przez 20 minut nikogo nie widzę. Zawsze ląduję tak bezpiecznie i... No, i to tak są nawet fajne gierki, ale wiesz, no, tam są takie emocje w stylu, wiesz, każdy budynek podchodzisz, zastanawiasz się, jest koleś, nie ma, nie? Ale widziałem Rocky, ten w ogóle, odcinki według mistrza Zen Rocka. Ja tam mam kilka, kurde, dobrych jeszcze przygotowanych dla ludzi odcinków na... Tak na medytację? Się zabijało, no to zależy, przy czym lubisz medytować, nie? Nie, no tam wiesz, ja lubię wygrywać, niekoniecznie mnie zabijanie kręci. Mówisz? Ja to w ogóle chciałbym, żeby mi się udało wygrać grę, robiąc tylko jednego killa. To jest mój taki, wiesz, achievement. Wow. Kamizelka tutaj jest, słuchaj, w kiblu, jakbyś chciał. Dobra, wezmę zaraz. To rzeczywiście, ktoś, kurde, musiał mieć niezłe, że tak to powiem, przygody, że miał kamizelkę w kiblu. O Boże. Ja nie wiem, kto to będzie ubierał teraz. No, tylko wiesz, z takimi kawałkami po prostu, wbitymi. Tak, bo to jeszcze... Muszę zbierać. Ostatnio miałem pecha, w ogóle nie miałem opatrunkowych środków przy tym. Bo i w ogóle medyksów nie ma, bo żeśmy wylądowali to trochę... Trochę not nice, powiem ci. O, dobra, chociaż mam jakąś... Jest jakieś auto, szukaj, bo jest 43 sekundy i nas zje. No, to będzie ciekawa gierka. Mam tutaj. Pełm masz, czy nie? Ej, to jest plecak trójka. Co ty gadasz? No. What, to ja przebiegam obok niego. Patrz, jaki nieogarnięty, fuck. Rękawiczki bez palców, to jest git. Czemu się tak ekscytujesz bardziej, kurde, ubiorem? No, rękawiczki lubię, ale to jest, wiesz, to jest w ogóle ciężka sprawa, bo ja nie do końca rozumiem idei rękawiczek bez palców, bo przecież palce to jest pierwsza rzecz, która marznie, nie? No w sumie też tak, chociaż wiesz, no, chcesz sobie odblokować telefon, nie? Czekaj, którędy to biegniemy? W lewo czy w prawo? Wiesz co, tutaj wzdłuż, bo tylko jeszcze tak się rozglądam w tamtą stronę, czy przypadkiem autka nie ma. Chociaż nie tu ma. Coś powinno być, no bo tu zawsze jakieś motory, wszystko tu jest, goddammit, tylko teraz nie ma. Będzie gra, słuchaj... Ciekawa. Tam stoi jakiś wóz, ale to chyba jest... Nie, to jest zespawnowany. Dobra, jest, mamy wózek. A, masz? No jest, no. To dobrze. Żeśmy jedną grę mieli z chłopakami i właśnie oni mówią, dobra, spoko, Rocky, nic się nie było i dojedziemy, znajdziemy tylko jakieś auto i potem żeśmy biegli tak długo, że nas strefa zaczęła jeść i w końcu żeśmy znaleźli auto i nas też zażarło. Ja już po drodze z samochodu wypadłem, wszystkie bandaże zużyłem. Spoko, zabandażujemy się, będzie git. Powiem ci, że w tym samochodzie to też będziemy mieli niezłą jazdę, bo to trzeba będzie nieźle szybko jechać. No właśnie. Ty już nie szukaj, tylko wsiadaj, kurde, podjeżdżaj po mnie i spadamy stąd. Chwila, spokojnie. Dobra, ktoś tu chyba był.
I zostawiłby auto? No, znaczy widzę chyba tam otwarte drzwiczki gdzieś. Jadę, siadę. Ale masz moją czachę, panie. A widzisz, motor, no, motocykl no. Jeszcze. Ja bym tego nie brał. Spoko, spoko. Paliwka mamy, słuchaj, pojedziemy sobie. No paliwa nie jest tak dużo wcale. No to później najwyżej, wiesz, trochę zwolnię. Teraz to chociaż przez ten most bym chciał przejechać. No spoko, ja najlepiej to bym pojechał na środek tamtej strefy, na niebiesko zaznaczyłem. No to jest dobry pomysł. Bo po co się mamy ścigać z czasem przez ten... Też tu był, tak zobacz, dacz się zostawił. No. Kurde, trzeba było świece, wiesz, wymontować. Sprzedać na OLX-ie. Ale powiem ci, że to auto to żeśmy znaleźli tak w ostatniej chwili. No, chociaż się mówię, no ja zawsze... Chociaż były dwa tam, no. Bo tu zawsze coś jest, wiesz, ja zawsze ląduję sobie tutaj, a później spokojnie dojeżdżam gdzie pobieram, że... Jak... Jadę tak grzecznie drogą. Kurde, myślałem... Myślałem, że ten, że straciłeś orientację. Nie, jestem pewien drogą swojej orientacji, Roki, spokojnie. To... Okej. Myślisz, że to bombardowanie się tam skończy? Bo nie chcę drugi raz wylądować, kurde. No, pod tym. To najwyżej se staniemy, czy coś, nie wiem. Chociaż w sumie... Ale to było znowu tak, wiesz, wjeżdżasz w strefę i pierwszy pocisk znowu. No właśnie, dlatego wolę tego uniknąć. A wiesz co, ja bym tutaj wymienił sobie autko. Wypalili se paliwka, teraz kolejny. Strefa się skończyła, mam nadzieję. Jeszcze jeden jest. Boże, tylko wiesz co, przez Pochinki to lepiej nie jedź, skręć w prawo tutaj. Jedź przez dziki tak. Obszar. Dobra, tak wiesz, tam. Tak. To czuję, że ten pocisk. Ale nie aż tak bardzo. Dobra, chrzanić jedź, jaka jest szansa, że nas dwa razy trafi, kurde. No chyba już kończą, chyba już kończą. Mam nadzieję. Ale nie przez kartoflisko, to będzie rzucać. O kurde. Wiwat, nowy rok. No nie wytrzymam, dwie strefy na nas. No teraz to już wyjedziesz raczej, zanim się zacznie. Mam nadzieję. Tutaj dużo osób musiało poza strefą wylądować, bo 48 osób zostało, to jest sporo. Nie, 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 nie. Oj, 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 oj. Hamuj, hamuj. Okej. Okay. Już mi się uśmiech, słuchaj, na twarzy normalnie malował. To taką podróżniczą, słuchaj, kurde, serio. Ja, wiesz co, ja naprawdę, jak gram sam, to uwielbiam takie, gdzie muszę się gonić ze strefą. Wiesz co, moglibyśmy do tej... tam... Gdzie w sensie jedzie, bo nie widzę. Tak, samochód przed nami jechał, wiesz? Ja to nazywam Gram Cejrowskiego, wiesz? Tam jest takie, na środku tej strefy jest takie osiedle, nad Jasną Polaną, można by tam podjechać. Dobra, to trzeba by przez most teraz musiałbyś przejechać w lewo gdzieś, ale... Dobra, pojedziemy sobie. Co jest to? Ja pizgam. Klikłem F i se połamałem nogi wszystkie dwie. Czekaj, nie mogę wysiąść, bo też to auto jedzie. Kuźwa mać! Nie mogłem... Samochód jedzie bez nas. No wiem, kurde, zostawiłeś go na gazie. Ja pierniczę. Ale dobra, ja musiałem... Miejsce, aha, ja mogłem przesiąść się na drugie miejsce. Zapomniałem, że można w aucie. Bo ja zawsze jeżdżę sam, nie? No to... O Boże, jaki kamikadze na nogi. O kuźwa no mać! Ja pierdolę. Lepsze na świecie. Jezu, kurde, lepsze jeszcze nie miałem. No i proszę, ja kompletnie zapomniałem, że można się przesiąść w samochodzie z jednego miejsca na drugie. Prawdę powiedziawszy, to nawet nie wiem, którym guzikiem to się robi, ale to i tak by niczego nie zmieniło. Tak więc, no więc to nie poszło po naszej myśli za bardzo tym razem. Nexus wybrał sobie najgorsze możliwe miejsce, żeby wypaść z samochodu. A ten koleżka, który nas załatwił, ja jestem ciekaw, czy on poczekał do tego momentu, aż podniosę Nexosa i potem strzelił,
czy przez przypadek akurat zwrócił na nas uwagę. Chociaż cholera, no jechaliśmy samochodem, robiliśmy sporo hałasu. Jeżeli ktoś był w okolicy, to na pewno nas widział. I jeszcze Nexus się wytoczył z tego samochodu w połowie trasy. No cóż, mam nadzieję, a wręcz pewność, że następnym razem będzie lepiej. Zapraszam już teraz, na jutro, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Pamiętajcie o tym, żeby oceniać, komentować i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się. Hej, hej!